W Zajeździe Wincentów w Lubartowie odbył się pokaz mody, na którym zaprezentowali się projektanci z naszego województwa. Mieliśmy okazję podziwiać niezwykłe kobiece stroje Ines Maliszewski, idealnie układające się na ciele garnitury klubu Konesera, czy dopracowaną w każdym detalu kolekcję firmy Wuxia. Niecodzienne, inspirowane architekturą i dekoracjami mozaikowymi stroje zaprezentowała nam Agata Flis, a zapowiedzią powoli nadchodzącej wiosny była subtelna kolekcja Agnieszki Tokarz-Iwanek. Nie zabrakło też klasycznego piękna, zdającego się do nas przemawiać poprzez suknie ślubne Parisel w różnych krojach, prostych i tych bardziej nowoczesnych. Tło wokalne do olśniewających kreacji stworzył tenor Iwo Orłowski oraz pianista Krzysztof Trzaskowski. Magiczna atmosfera wyczuwalna była aż do samego końca pokazu, do ostatniej ślubnej sukni Parisel i do ostatniego płatka róż, którymi zasypała widownię Hanna Dulny, właścicielka firmy Parisel. Pokaz zakończyły podziękowania, jakie gościom i organizatorom złożyła prezes klastra designu, innowacji i mody Jolanta Maria Kozak. Piątkowy pokaz mody to znakomity wstęp do Międzynarodowego Festiwalu Mody East Fashion, który odbędzie się w październiku.